Siema, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem, jak już tak się zagłębiamy na moim kanale w tego farminga, to może poznać czas historię ich twórców, oczywiście i wszystkie gry, jakie wypuścili. Oto zapraszam na odcinek z historii Giant Software, jak firma powstała, jakie gry wypuściła itp. itd. Więc zapraszam bardzo serdecznie na film. No więc Farming Simulator 2008, pierwsza gra Giant Software, osiągnęła bardzo duży sukces w Niemczech, w Polsce. Ludzie bardzo, ale to bardzo lubili klimat rolnictwa, mimo iż widać, że grafika nie była zbyt tak dopracowana jak na tamte czasy, bo tamte czasy były bardzo wymogowe. Były już gry z bardzo dobrą grafiką, takie jak GTA 4, ale gra osiągnęła bardzo, ale to bardzo duży sukces. Mimo iż jeszcze. Mapa była zapamiętana tylko po mapie można było sobie jeździć, nie było żadnego skupu, były tylko silosy, możemy tam jednak skupić. Przepraszam, nie było
przepraszam, by nie było żadnego skutku w sędze były tylko silosy. No i to tylko tyle. Więc tak toczyły się losy naszej oto ósemki. Jeżeli chodzi o Farming Simulator 2009, to był chyba najwięcej modowany farming przez ludzi. Zobaczcie sobie tutaj. Tutaj już jest trochę lepsza grafika. Tu już jest trochę lepsza grafika. To jest nowość we farmingu. Druga rzecz we farmingu 2009, która była nowa, było to wybieranie poziomu trudności gry i sklep, który prezentował się tak. Nie było kategorii, była tylko jedna. Było kilka ciągników Fenda. Był jeden kombajn Lizard, 3 kombajny Fenda. Przyczepy, pługi, siewniki, obciążniki oraz już można było zbierać trawę. Więc jak to wszystko wyglądało, zaraz się dowiecie dalej. W tym farmingu były już 4 rodzaje uprawy podstawowe, które są w każdym farmingu: rzepak, jęczmień, pszenica czy też kukurydza. Więc to już było ulepszenie. Jeszcze do tego można było zbierać trawę. Jak tutaj widać, jest niby jakaś gnojówka czy coś, ale to już jest dane tak dla ozdoby, więc tak to wyglądało. Model koszenia. Można zauważyć, że turbiny wiatrowe już wyglądają lepiej, ale też nie przy dochodu. Więc tak to tutaj jeszcze wyglądało. Gleba przy kultywowaniu i oraniu wyglądała zupełnie tak. Czyli ciut inaczej niż w poprzednim farmingu. Fizyka maszyn w tym farmingu. Co jest jeszcze ciekawe w tym farmingu? Można było w tym farmingu, był jeden syp, którym można było sprzedawać rzeczy, czyli że swoje plony. I było w tym farmingu takie coś, że jak zebrało się 100 butelek, dostawało się 1 000 000. Jak widzicie. Więc jeżeli chodzi o Farming Simulator, Simulator 2009, to będzie tyle. Skin Region Simulator, no gra stworzona na bazie farminga, jak widzicie, można było robić takie różne śmieszne typy, więc albo odśnieżać, to było bardziej do odśnieżania gra, co tego wyglądała. Chcecie więcej, to sobie zapomnieć albo powierzcie i zagrajcie, bo ja w nim nie grałem, miałem nigdy z nim. Jeżeli chodzi o farminga 11, tutaj była bardzo fajna zmiana, bardzo było tutaj dużo poprawionej grafiki, strych na bele był do sprzedania, to był dochód, dodano krowy, dodano tutaj w ogóle pierwsze zwierzęta, czyli krowy, dodano także również tutaj możliwość nie tylko koszenia trawy, dodano możliwość skakania, również jak i gwizdania na krowy, żeby do was przyszło. Były te 4 podstawowe: jęczmień, rzepak, kukurydza i pszenica, 4 podstawowe plony, jak i nie tylko. Dodano też nawozy. Nawozy, które można było rozsiewać. Dodano także więcej maszyn, tym razem Deutscha. Dodano także wybór mapki.
i tryb multiplayer, co jest najważniejsze w tym przełomie farmingu. Tylko jedynie co było tutaj taką wadą. Ten farming miał dość oporne silniki gry, że nawet na komputerze bardzo dobrym, jakim mam ja, o ta gra nie za bardzo tutaj chodzi. Tak jak trzeba. Nawet na najwyższych ustawieniach, no, po prostu nie za bardzo. Silnik gry był nie taki jak trzeba. Więc to na wstępie poprawienie grafiki, ale to jest minus silnik gry. Ale tak to fajnie. Co jeszcze tutaj dodano? Poza tym, że teraz mnie bardziej słyszycie, bo nie ma już... Można w opcjach wyłączyć dźwięk, można przyspieszyć czas lub go zmniejszyć. To jest też fajne, że można wyłączyć dźwięk i mnie teraz normalnie słyszycie. Nie tak jak w Farmingu 2008-2009, jak pewnie mnie nie słyszycie za bardzo tak dobrze. Teraz mnie możecie słyszeć. Koszenie odbywało się tak samo, zmieniono lepszą, tutaj widzicie już bardziej już lepszą taką fizyką tego koszenia kombajnem. Tutaj koszenie ze środka, jak widzicie, i z zewnątrz jest podobne do farminga dziewiątki, ale no jest już lepiej, jak widzicie, już tutaj kurz się pojawia, tego czego nie było w dziewiątce. Tekstura zboża też jest poprawiona na realistyczniejszą. Co ciekawe, w tym farmingu można było normalnie odpalić sobie mapę, dziewiątką zmniejszyć i mieliśmy sklep i raz, dwa, trzy, cztery, pięć sypów w pięciu dystrybutorów. Mieliśmy też syp u krów. Dodali kiszonkę, której nie było. Kiszonka to była tutaj ogólnie nowość. Bele tak samo tutaj sprzedawanie to była nowość. I tak dalej. Tablet prezentował się tak, że mieliśmy mapę, prognozę pogody, sprzedaż, która widać, że jest na poziomie normalnym, magazyny, statystyki drugie, czyli kapitał ITP i koniec. I to było wszystko. Sklep prezentował się tak, że były już kategorie, były traktory, było tutaj kilkanaście traktorów, były tutaj aż do Deutscha, potem był jeszcze tutaj ładowacz, potem kombajny, też widzicie sieszkarnia prowadzona, tak się prezentował sklep, przyczepy, maszyny, czyli takie, wiecie, podstawowe, samozbierający wózek do beli, był różne, opryskiwacz samojezdny i presy, i zwierzęta, i jeszcze mody, których nie ma zainstalowane na ten czas. Więc tak się prezentował sklep. Teraz pewnie zapytacie, jak wyglądało tutaj robienie tego pola. To wyglądało tak, że tutaj tekstura już była taka lepsza, tak bardziej wyglądała jak ziemia. Aż to jeszcze nie było to, ale wyglądało już bynajmniej jak ziemia. Zapytacie jeszcze, co z fizyką? Fizyka była tutaj po prostu podobna do fizyki z Farminga 9. Też można było się wykoleić na byle czym. Nie było, o widzicie, tak ciągnik poskakiwał, nie było jeszcze aż tak dobrze, ale nie jest źle. Jeżeli chodzi o turbiny wiatrowe, to turbiny wiatrowe nie było w 11. Ani do kupienia, ani na mapie. Chyba że były na mapach z modów. Co jest jeszcze bardzo ciekawostką, której już chyba nie muszę nikomu pokazywać, bo jest to dość daleko. W górach jest taki zielony trójkącik, na który jak się wejdzie, to zjeżdżamy na górę, jak się jestem z powrotem, to zjeżdżamy w dół. W 11 na mapie było bardzo dużo rzeczy do zwiedzania, jakichś zabytków, nie wiem, jakichś zamków, tutaj, jak teraz jesteśmy. Była to fajna rzecz, chociaż nie zawsze dopracowana, tak jak nam by się to wydawało. I ostatnia rzecz to jest taka, że w tym farmingu, jak w poprzednim, tak samo zbieramy butelki, dostajemy za nim milion, jak zbierzemy.
Więc tak się prezentuje Farming Simulator 2011. Cóż mogę powiedzieć o Farming Simulator 2012? To jest gra, która była na smartfony i na PS Vita i na różne takie kontrolery. Gra była pierwszą grą mobilną Janta, więc myślę, że była bardzo fajna, jak tutaj widzicie na gameplayu. Jak na grę taką wydaną na telefon, na PS Vita, bardzo fajnie się to komponowało z całym innym światem farminga. Kultywacja wyglądała otóż tak. Była nawet spoko. To nie było takiej fizyki tych maszyn, że one tak się opuszczały w głowie, ale to szczególnie. Więc tak wyglądał gameplay Farming Simulator 2012 i tak wyglądał Farming Simulator 2012. Wondrian Simulator też zrobiony na bazie na silniku Farminga. Jak widzicie, no bardzo fajna gra. Burzyliśmy ściany od młotka do dźwigu. Tak się zarabiało, od młotka do dźwigu. Najpierw burzyliśmy wszystko młotkiem, a potem, jak zarobiliśmy, koparka, dźwig i do najlepszych maszyn. Więc tak to wyglądało. Panie i panowie, właśnie od tego farminga jesteśmy w raju. A dlaczego w raju? Dlatego, że ten farming był przełomowy, jeżeli chodzi o silnik gry, o grafikę. Tak jak w przednim farmingu 11 narzekałem, że uciążliwy silnik gry, no na Very High mam komputer bardzo dobry i ten farming działał na 40 FPS, a tutaj jest stałe 60 w tym farmingu, czyli silnik gry miód. Grafika miód, nie jest taka ciemna jak w przednich farmingach. W przednim farmingu grafika była taka ciemna. W tym farmingu jest jasno, wesoło, więc dlatego uważam, że jesteśmy w raju. W tym farmingu doszły nowe zwierzęta. Doszły kury i owce. Owce są bardzo mocno dochodowe w tym farmingu i bardzo dobrze się sprzedaje ich, wiadomo. Bardzo dobrze się sprzedaje ich wełnę za babkę kurwy hajs. Jeżeli chodzi tym razem znowu o kwestie tych upraw, to jest to cały czas jęczmień, pszenica, jęczmień, rzepak, kukurydza. Mamy także również buraki i ziemniaki, którą była ta nowość w tym farmingu, która bardzo była fajna, dlatego że jeżeli było jakieś zapotrzebowanie na buraki albo ziemniaki, to bardzo duża cena była. Ja to dokładnie pamiętam. Koszenie w tym farmingu wyglądało bardzo już tak realistycznie. Jak widzicie, szczegóły kombajnu są naprawdę bardzo fajnie dopracowane. Sterowanie zmienione na bardzo dobre. Tylko jeszcze tutaj przy tej fizyce, no, brakowało czegoś. Brakowało zmiany, co jest w tych naszych farmingach, brakowało zmiany żniwiarki tutaj na ścinanie inne. Wiecie o co mi chodzi. Ale tak to bardzo fajnie wszystko było dopracowane. Farming 13 bardzo dobrze się tym prezentował. Zobaczmy teraz, jak to wysypać tutaj. Przy wysypywaniu z kombajnu na przyczepę nadal nie była poprawiona tekstura na wysypywaniu. Zobaczmy, no cały czas była taka mgiełka. Nic więcej. Kolejną rzeczą, która była, nie tylko, która została zapamiętana z ostatnich farmingów, była mapka. Po prostu była, ten był tablet, była mapa, pogoda, ceny, finanse, statystyki i wszystko. Farming nie był tylko przełomem grafiki, był też przełomem opisu i różnych rzeczy. Był opis, widok z mapy, był wzrost, rodzaje roślin, tutaj jest, że rośnie, gotowe do zbioru,
gotowe do zbioru, momencimy, że łęcimy, aż do uschnięte. A tutaj mamy rodzaje, tutaj mam przykład pszenica, wszystko na kolory. Była też wybór maszyn. To też było fajne, że pokaż ciągniki, że tylko ciągniki nam pokazuje, że kombajny, narzędzie. Możemy także zresetować sobie maszyny na farmę. I były też ustawienia czasu, które były tutaj, bo w 11 były ustawienia tak o gry i to było przeszkadzające. A tutaj mamy zaraz misje dodane, które mogły być co 10 minut, co 5, co nie wiem, co 2 minuty. Wzrost roślin normalny, szybki, można było sobie ustawić. Ikony pomocy można było włączyć, wyłączyć. Ikony na podręczniku tak samo. No i to wszystko, jeżeli chodzi o opis. Co było także ciekawostką, zawsze dostawaliśmy 4 klamery na początek, ale zawsze chyba każdy, kto grał w Farminga 13, wie, że albo zostawiał sobie jednego, albo sprzedawał wszystkie lubi za to hajs. Jeżeli chodzi o strych, strych na bele jest tutaj. Jak zawsze, tutaj można też sprzedawać trawę i tym podobne. Tutaj w tym farmingu, jeżeli chodzi o zbieranie z czegoś za hajs, tutaj zbierało się podkowy. Za zwierzenie 100 podków pojawiała się we farmingu tutaj tęcza i można było pojawiał się na końcu tęczy garniec złota i dostawaliśmy po prostu milion. Sklep tym razem był bardziej rozbudowany. Kategoria ciągniki, bardzo dużo ciągników różnych marek, nie same Deutsche. Te case'y, żeby mieć te case'y, było to marzenie każdego gracza farmingu. Ładowacze czołowe były fajne, chociaż wiem, że większość pobierało z modów takie fajne większe. Kombajny, far, praktycznie podobne jak do 11, też mniej kraj kombajny. Kombajny do ziemniaków Grimm, wywrotki, tutaj były do ziemniaka, tutaj do buraka Grimm Maxton, przyczepy, wywrotki, było dużo, były do ciężarówki, Krona, Agroliner, kultywatory, których też był bardzo masa wyboru, pługi, które był tutaj już mniejszy wybór, siewniki, ten siewnik, też siewniki były bardzo... do nawozu, opryskiwacze, rozrzutniki, wózy, woza sanitacyjne, kosiarki, to jest bardzo fajna kosiarka, to się mod nawet był fajnie myślę, ale wiadomo, kolejne, do trawy rzeczy, tutaj wszystko, po prostu wszystko, samozbierające, do bel, technologia belowania, technologia żywienia dla zwierząt, obciążniki, przyczepy, przedmioty, zbiorniki z wodą, z paliwa i to zwierzęta, jeszcze owce i kategoria, która była nowością, ul, posiadanie, nie wiem, szklarni, paleny słonecznych, a także turbiny wiatrowe. Ta, którą dostawaliśmy, widzicie, moc 2,5 MW, ja się na wiatrakach znam, więc wiadomo. I co jeszcze? Modyfikacje według maszyn, modyfikacje według marki, modyfikacje do ustawienia, sprzedaż i posiadania. I tak wyglądał sklep, był bardzo rozbudowany. I ostatnią chyba ciekawostką z tego farminga była taka, ostatnią rzeczą z tego farminga była taka, że z pola golfowego jak ukradliśmy wózek golfowy, można było sobie wyjeździć po całej mapie. I to tyle. I tak prezentował się Farming Simulator 2013. Farming Simulator 14 też przełom na, jeżeli chodzi o gry mobilne, farminga, jak widzicie, tryb multiplayer był już w tej grze na telefon, przez Wi-Fi, przez Bluetooth można było się łączyć ze swoim kolegą i sobie grać. Jeżeli chodzi tutaj o koszenie, widzimy, tutaj były wprowadzone różne takie fajne ulepszacze do tej gry, więc tak to tutaj wygląda. Sama gra była ogólnie przyjemna do grania. Fajnie się przy niej można było bawić, więc tak wyglądała 14. No witam już na praktycznie na półmetku naszego spotkania. Farming Simulator 15. Przełom graficzny, który
farmingu zawitał. Cienie, wszystko jest po prostu bardzo dobrze dopracowane. Mapa, tak wygląda mapa teraz, jest bardzo, bardzo dobrze dopracowana. Tak wygląda Bjornholm. I zobaczmy teraz jedną ciekawostkę. Żeby jak ten, jak będziemy mieli ten, jak będziemy mieli jak to się nazywa, jak będziemy mieli jak będziemy mieli po prostu, jak to się nazywa, no zbierzemy wszystkie te monety, to wszystkie nasze silosy się zapełnią, jak wszystkie je sprzedamy, to praktycznie będziemy mieli milion. Więc tak to wyglądają te dwie rzeczy. Tak wyglądają informacje. Ustawienia. Tutaj są ustawienia i informacje. Tak to na razie wygląda. Żeby wejść w pogląd, trzeba nacisnąć klik. Mamy pogodę, finanse, aktualności, magazyn, mapę. Wszystkie możemy resetować pojazdy. Wzrost roślin, rodzaje, zwierzęta, koryto, krowy, posiadane statystyki. A ja jeszcze wrócę do tych monet, że jak zbierzemy te wszystkie monety, to trzeba iść do studni obok pola 40 albo 41, coś takiego. Tam jest taka studnia i tam to wszystko pochodzicie i wam to się wrzuca, jak zbierzecie 100 monet. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o zwierzęta, są tylko 3 rodzaje, jak w 13. Są kury, owce i krowy. Więc na początku jest tylko kogut, bo nie ma na razie. Więc tak to wygląda ze zwierzętami. Sklep całkowicie rozbudowany na kategorie. Mamy ciągniki różnorakie, dodane nowe ciągniki, sztajery, New Hollandy, case'y, no, multum ciągników, kombajny, już też pododawane nowe. Nadal mało, jak na takiego farmingu, tych kombajnów jest. Do buraków i ziemniaków, kultywatory, rozrzutniki obornika, samozbierające, żniwiarki, bardzo dużo ich, wywrotki, siewniki, zbiorniki gnojówki, przyczepy samozbierające, sztole, ładowacze czołowe, naczepy do headerów, wózki do naczep, rozrzutniki tych nawozu, kosiarki, były tylko jedne z kuchni na razie. Były dwie z New Hollanda, presy, jak i również samozbierająca do okrągłych i do kwadratowych, obijarka do bel, jak chcemy na kiszonkę skisić słomę i wózek. Ciężarówka, do ziemniaków, pługi, Amazon, opryskiwacze, przetrząsacze, różne maszyny, piły łańcuchowe, były 3 rodzaje, sprzęt leśniczy, o, leśnictwo, nowa rzecz, którą dodali. I jeszcze taka ciekawostka, leśnictwo było już w modzie, można było pobrać Forest Moda do Farming Simulator 13 i tam mieliście po prostu Forest Moda, tylko że nie było dopracowane, ale Jump dopracowane. Obciążniki, wozy przeładunkowe i pierwsze co, pojazdy się pojawiły, tylko pick-up na razie. Ładowarki czołowe, teleskopowe, różne tutaj beczkowozy, obiekty, karszer się pojawił, brudzenie maszyn, ul, szklarnie to już było, nowa turbina się pojawiła z Lizarda, drzewa, no to leśnictwo, widzimy. Zwierzęta były takie, jak są. Co też nowego się pojawiło? Jeżeli chodzi o nowe roślinności, no to tak jak mówiłem, drzewa. Do tego pojawiły się wióry, które można składać. Buraki i ziemniaki są. Te wszystkie 4 podstawowe są zebrane w jednym, znaczy to nie jest jeden silos, to jest 4 silosy połączone w taką obróbkę. Tutaj możemy to wszystko wysypać, a tutaj wsypać do środka. Jeżeli chodzi o fizykę koszenia, no naprawdę to się już wszystko poprawiło. Jeżeli chodzi o interfejs w ogóle farminga, widzicie, interfejs jest wciąż poprawiony. Jeżeli chodzi o kombajn,
otoczenie. No i tutaj mamy w końcu, o to chodziło, widać wszystko, jak maszyna pracuje, jak wciąga nam to zboże na dole, możecie zauważyć. Możemy także przełączyć na wywalanie siana, więc tak to wygląda. Jeszcze co ciekawe, do farminga 15 dodali to, że nie trzeba, owszem, jest tempomat we farmingu, ale nie trzeba go używać, po prostu naciskamy W i tyle, ile maszyna powinna jechać, tyle nam jedzie. I w końcu rzecz, która się naprawdę zmieniła. Po prostu jak sypiemy na jedną stronę przyczepy, to zboże będzie na tej jednej stronie, sypiemy na drugą, to będzie na tej drugiej. I tekstura wysypywania z kombajnu, z przyczep i tym podobne została poprawiona, jak widzieliście. No, więc tak to też fajnie było poprawione. Fizyka kultywowania, naprawdę fajna. Chociaż temu farmingowi było nadal brak fizyki gleby, to tutaj już ta tekstura tego kultywowania była już poprawiona i to znacznie. No, więc tak w skrócie prezentował się Farming Simulator 15. 16 Farming, który też był na telefonach i na PS Vita. Znaczy, przepraszam, tylko na Androidzie był i na Windowsie, tam na telefonach. Bardzo przyjemna rozgrywka, jeżeli chodzi o 16, więc nie mogę nic powiedzieć, bo to jest tylko gra na telefonie, więc no, też można się było fajnie, też się fajnie można bawić, no, nic więcej tutaj do powiedzieć nie mogę. No i tego farminga już wam chyba przedstawiać nie muszę. Przełom bardzo dobry, wszystkie koszenie, no już wam nie muszę niczego pokazywać, jakie zwierzęta, bo wy 17, bo wy 17 już bardzo dobrze znacie, więc tego farminga nie muszę wam przedstawiać, po prostu go bardzo dobrze znacie, więc 17 wam nie przedstawię, nie ma już, nie, to jeszcze co mogłoby być, to fizyka gleby, ale to już w kolejnym farmingu pewnie, więc ja myślę, że wam się to podobało, zapraszam na końcówkę filmu. No i co? Widzimy się na końcu praktycznie tego filmu. Przepraszam, że powiedziałem w Farmingu 17, że jesteśmy na końcu tego filmu. Na końcu filmu jesteśmy tutaj. Co mogę powiedzieć? Ten farming jest fajny. Zapraszam na końcówkę do powiedzenia filmu. I tak dobrnęliśmy do końca odcinka z historii Farming Simulator, z historii Jan Software, twórcy Farminga. Teraz wam przeczytam na koniec jeszcze, bo miałem powiedzieć, jak to wszystko zostało założone. Data założona Jan Software to jest rok 2004 w Szwajcarii, w Zurychu. Gry komputerowe, produkty The Mountain Company, Skin Region i oczywiście taka ciekawostka. Jan zrobił także w Austrii i w Niemczech, w tych w ogóle krajach niemieckich. Farming nosi nazwę Ladwincher Simulator. Nie Farming, tylko Ladwincher, nie? Ale Jan Software, szwajcarski producent gier symulacyjny, firma została założona w 2004 roku, z siedzibą w Zurychu. Studio słynęło głównie dzięki serii gier Ladwincher Simulator, czyli Farming. Polskim dystrybutorem gier Jan Software był początkowo Techland, a od 2012 roku CDPK.pl. Taka ciekawostka. Czemu wcześniej był Jant, teraz jest CDP? Jantowi się bardziej opłaca CDP, dlatego że Techland już nie dystrybutuje gier zagranicznych. CDP w tym momencie jest dystrybutorem i po prostu to się Jantowi opłaca, a nie opłaca się Jantowi robić współpracę z Techlandem, jak Techland już nie dystrybutuje. Pierwszą grą producenta jest Farming Simulator Classic, czyli 2008. Wydany w 2008 roku, gra osiągnęła duży sukces, w szczególności w Polsce i Niemczech, co skutkowało kolejnymi jej częściami. Jan Software wyprodukował również inne symulatory, tak jak The Mountain Company, czyli symulator demolki, i Skin Region Simulator, symulator kultu narciarskiego. Więc na ten odcinek to będzie tyle, więc żegnam się z wami bardzo serdecznie.
Ja zazwyczaj o to nie proszę, ale suba może. Suba, o lajki nie proszę, lajki to wiecie. Ale suba możecie zostawić. Dobra, więc do kolejnego.